7 grudnia wspominamy świętego Karola Gianię, prezbitera i męczennika. Karol Gianię jest mało znanym w Polsce jezuitą, który wiernie realizował posługę kapłańską. Zginął podczas udzielania chrztu. Dał świadectwo swojej wiary do końca, przypieczętowując ją własną krwią. Zginął jako świadek wiary Jezusa Chrystusa, jako męczennik. Karol urodził się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1606 roku w zamożnej paryskiej rodzinie. Po uzyskaniu gruntownego wykształcenia wstąpił do zakonu jezuitów. W 1636 roku, w wieku 30 lat, przyjął święcenia kapłańskie i wraz z kilkoma jezuitami pojechał na misję do Kłabecy w Kanadzie. Prosił przełożonych o możliwość wyjazdu, mimo iż wiedział, że już kilkakrotnie jezuici byli wypędzani z misji w Kanadzie i zmuszeni do powrotu do Francji. Pracował wśród Indian z plemienia Huronów. Poznał ich język, zwyczaje i pomagał w czasie epidemii, zdobywając sobie ich zaufanie i szacunek. Był przez nich dobrze przyjęty. W ciągu 13 lat swojej posługi pracował w kilku placówkach misyjnych na terenie dzisiejszej Kanady. 7 grudnia 1649 roku posługiwał w domu misyjnym świętego Józefa. Ostrzeżono go przed napadem na wioskę i misję jezuicką i mógł ratować się ucieczką. Został. Kontynuował udzielanie chrztu świętego katechumenom i zdążył jeszcze wygłosić do nich słowo umocnienia i pociechy. Mimo, że w czasie masakry sam był śmiertelnie ranny, pomagał jeszcze jednemu z Huronów, który również był ciężko ranny. Zginął uderzony tomahawkiem w czasie ataku na wioskę Huronów przez Indian z plemienia Irokezów, zbrojonych przez Brytyjczyków. Był wielkim czcicielem Matki Bożej, przekonany, że jej zawdzięcza powołanie. Zapamiętano jego dobroć, łagodność, uprzejmość, delikatność i gotowość do posługi, zwłaszcza chorym. W czasie swojej posługi nawrócił wiele ludzi. Siły do pracy misyjnej czerpał z gorliwej modlitwy i umartwień, które praktykował bardzo dyskretnie. Był gorliwym misjonarzem, ale też gorliwie troszczył się o własne zbawienie. W tragicznym momencie napadu na wioskę został wśród ludzi i wiernie do końca sprawował swoją kapłańską posługę. Został beatyfikowany w roku 1922, a kanonizowany 8 lat później w 1930 roku. Wraz z innymi męczennikami kanadyjskimi czczony jest w sanktuarium w Midland, w Kanadzie. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie świętego męczennika Karola, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twojego męczennika umacniaj te ludy w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.